Panie i Panowie, miło mi powitać na drugiej części naszej uroczystości poświęconej oddaniu do użytku stacji utlenniania wody i naszym 15 urodzinom. Pani Prezes i drodzy gospodarze, burmistrzowie, starosta jest jeden, więc starostą, tak jest na wasyście. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Przyznam się, że Pani Prezes zaprosiła mnie kilka dni temu na tą uroczystość i tak się umówiliśmy, że rzeczywiście ten toast Andrzejkowy wzniesiemy czystą wodą, którą tutaj w zakładzie będziemy mogli już odkręcić. Burmistrz Nowosielski uświadomił mi, że są takie miejsca, takie miasta w Polsce, gdzie w Radzie Miejskiej może nie być opozycji. Ponieważ wszyscy razem pracują na rzecz miasta właśnie, żeby się projekty realizowały, żeby miasto się rozwijało i okazuje się, że można. Więc chciałem powiedzieć, że burmistrz Nowosielski zapłodnił mnie taką myślą, jak tu się pozbyć opozycji. Dzisiaj odwiedzaliśmy największą w Polsce drukarnię, wielki zakład przemysłowy, który to bez pewnego rodzaju pozytywnego impulsu ze strony władz lokalnych nie miałby szans się tu zagnieździć. Ale byliśmy także w mniejszych przedsiębiorstwach, także realizujących projekty m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego. To nie jest łatwa droga, ale przy wsparciu władz lokalnych do realizacji, do przebrnięcia. I wiemy, że tutaj właśnie w Wyszkowie możemy być z tych projektów dumni i zawsze chętnie będziemy tu wracać. Niski pokłon dla Pani Prezes. Proszę o klaski na ręce Pani Prezes i Pana Burmistrza. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się dzisiaj z kilku powodów. Zakończenia ważnych inwestycji, przebudowy stacji wodociągowej, budowy budynku socjalno-warsztatowo-garażowego 15-lecia spółki. Nie chcę wygłaszać prelekcji na temat procesu inwestycyjnego ani historii spółki, bo pracownicy przedsiębiorstwa z wielkim oddaniem i sercem, chociaż pracy zajmują się zupełnie innymi zagadnieniami, przygotowali na ten temat prezentację i za chwilę Państwu ją przedstawią. Znajdujemy się w miejscu, w którym rozpoczęła się historia naszej firmy. Do tutaj w 1960 roku wykonano odwiert, aby zasilić wodę bloki budowane przez hutę szkła. Było to bardzo proste urządzenie, zwykły hydrofor. Woda była nieuzdatniana, niefiltrowana. Bezpośrednio była podawana do instalacji w budynkach. Ale chciałabym podzielić się swoimi refleksjami. Olbrzymim wysiłkiem moim i wszystkich pracowników zwrócę uwagę, że zatrudnienie od powołania spółki praktycznie się nie zmieniło. Dokonaliśmy wielu zmian. Oczekujemy tylko zrozumienia, współpracy i odrobiny szacunku. Panie pośle, pani prezes, księże Cikanie, szanowni państwo, to nie tak w ogóle miało być. Od początku zupełnie nie ten scenariusz był ustalany. Dlatego, że dzisiaj świętujemy jubileusz naszej spółki PWiK, 15-lecie. Pani prezes tutaj gratulując i składając mi życzenia powiedział, że taką rzecz zrobiłem, że na tak ważne stanowisko powołałem kobietę. No, ale już przysłowie mówi, prawda, że gdzie diabeł nie może, to kogo tam pośle, prawda? Szanowni Państwo, chciałbym kończąc już życzyć dalszego rozwoju spółce, aby dalej przyczyniała się do rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego miasta i gminy Wyszków. Na ręce Pani Prezes składam kwiaty, grawerto, no tutaj mój zastępca Adam Warpas przygotował. Pan Przewodniczący Komisji Gospodarczej również kwiaty. I oczywiście kolejny wyraz naszego uznania i szacunku, bilety NBP w postaci nagrody poszły na konto Pani Prezes.
wszystkiego dobrego życzę z okazji 15-lecia, no bo to trzeba mieć zdrowie, by robić wodociągi w Wyszkowie. Witam Państwa, dziękuję bardzo za umożliwienie mi wypowiedzenia się. Ja chciałbym Państwu powiedzieć, jaką macie wodę. Otóż Państwo macie wodę surową, bardzo dobrą. Ta woda właściwie mogłaby być nieuzdatniana, gdyby nie było w niej żelaza i manganu. A więc przede wszystkim, co na pewno zostanie zauważone przez lekarzy kardiologów, w Państwa wodzie nie ma chlorków. Ludzie, którzy piją wodę w Warszawie, wodę warszawską, piją wodę, w której jest 50 razy więcej chlorków. A więc już nie mogą solić potraw, a wiemy, że sól ma swój smak, prawda? Państwa woda nie ma kontaktu z wodą, która ma cechy organiczne, a więc kontakt z jakąś materią organiczną, która zawsze zagraża kiedyś tam chorobotwórczo, czyli wodę trudną do uzdatnienia. Następnie woda ta ma bardzo mało siarczanów, ma bardzo zrównoważony skład, jak już powiedział autor tego filmu, jeśli chodzi o zasolenie. Wody warszawskie, w województwie warszawskim, w województwie właśnie mazowieckim charakteryzują się podwyższonym zasoleniem. A Państwo macie świetną wodę. Stacja będzie służyła, docelowo może służyć, obsłużyć 20-25 tysięcy mieszkańców. Także taka jest, takie są możliwości tej stacji. I to, że mogliśmy to zaprojektować, właśnie zawdzięczamy naszemu inwestorowi. Ja życzyłbym wszystkim projektantom, wszystkim wykonawcom, wydaje mi się, że też wypowiadam się, mogę się wypowiedzieć w imieniu pana wykonawcy, pana prezesa Tomeczko, żeby mieli takie możliwości pracy zawodowej. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy. Szanowni Państwo, oddanie do użytku takiej udanej inwestycji wymaga od nas podziękowań dla tych, którzy się zasłużyli przy niej, którzy nam pomagali, którzy nas wspierali i którzy skutecznie tą inwestycję realizowali. Dla mnie szczególnie ważne podziękowania i życzenia dla pana Bogdana Pałęckiego, kierownika stacji uzdatniania wody. Serdeczne podziękowanie za wieloletnią pracę oraz zaangażowanie przy przebudowie stacji wodociągowej. Pan kierownik, który wraz z załogą będzie miał lepiej. Tutaj mamy część grupy rozruchowej. To właśnie ten budynek, który był teraz rozbudowywany, ta stacja, która była pobudowana w 1982 roku. I tutaj, no może podam, od lewej strony pierwsza osoba to jest pan Stefan Żochowski, dyrektor naczelny. Drugi szef Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji, który prowadzili inwestycje gminne, pan Jan Malinowski. Trzeci z kolei szef Rady Pracowniczej, pan Grzybowski Kazimierz. No następny osobnik to moja skromna osoba, tylko 30 lat młodsza. To pierwszy kierownik tej stacji uzdatniania wody. Następnych dwóch panów to są inspektorzy nadzoru, pan Kazimierz Czysz i pan Kazimierz Ekert. I ten ostatni to jest kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, pan Marian Szwejda. No w tym pierwszym rzędzie długoletni dyrektor techniczny, pan Stefan Smoczewski, a i pani Mirosława Deptuła, pracownik techniczny. No i ten ostatni człowiek to jest przedstawiciel firmy białostockiej budowlanej. To jest budowniczy właśnie tego obiektu, tutaj obecny pan Jan Abramczyk. Ja historia to wyróżnienia. Chciałam poprosić pracowników
PWK. Stanisław Andrzejewski, Małgorzata Augustyniak, Andrzej Bąk, Kazimierz Denis, Jan Garbacz, Jadwiga Groszyk, Krzysztof Grześkiewicz, Janusz Jerzak, Waldemar Kacprzyński, Wiesława Oleksiak, Bohdan Pałęcki, Stanisław Przychocki, Lucyna Sosnowska, Wojciech Roj, Artur Rokitnicki, Krzysztof Sierżan. Zarząd przedsiębiorstwa chciałby wyróżnić te osoby dyplomem za wieloletnią i zasłużoną pracę na rzecz przedsiębiorstwa. Miło nam, naprawdę nam miło obchodzić nasze 15 urodziny w gronie tak wielu, wielu przyjaciół. Panu burmistrzowi, pani prezes, chciałabym bardzo pięknie pogratulować tej dbałości o środowisko, tej dbałości o jakość życia mieszkańców. Wszystkie przez państwa zrealizowane inwestycje, łącznie z dzisiejszą przebudowaną stacją uzdatniania wody, temu celowi służą.